Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj będzie vlog z naszego Hubertusa. Jesteśmy wszyscy jeszcze ubrani po... na brudnego. Zaraz będziemy w ładne bryczeski się wrzucać, jechać w ponad dwugodzinny teren. Potem będziemy szukać lisa na pastwisku, kiełbaski, ognisko, a potem biesiada. Więc zapraszam Was do oglądania. Rozpoczęliśmy przygotowania na Hubertusa. O, pan Karol czyści. Idziemy sobie przez stajnię. Ja już mam rumaka wyczyszczonego. Oleczka. Pani Natalka swojego konia szykuje. O, i Madzia szykuje konia panu Kubie. Dziewczyny szykują panu Mieciowi konia. O, szorowanko. Tu jest Marta i Kolinka. Hej. No i tutaj powolutku jesteśmy prawie wszyscy gotowi. Część koni jeszcze nie posiodłana, ale już. O, i tam dziewczyny szorują. No, więc zaraz będziemy wyjeżdżać. I wyruszyliśmy spod stajni, słuchajcie. Ponad 40 koni idzie. Zaraz Wam pokażę na górze, na placu, ile nas jest. Wszyscy ładnie, odświętnie ubrani. Słuchajcie, piękna pogoda, słońce świeci. Więc Hubertusa czas zacząć. Machamy. Konie jak mrówków. Ludzi też. Jeźdźców. Zobaczcie, kółeczko. Tutaj Tosia. Zobaczcie, tu jeszcze tyle koni. I tutaj kadra. Dzień dobry, witamy serdecznie na Hubertusie Stajnia Iskra. Witamy Was, kochani. To zapraszam. Na Hubertusie 22 bodajże, od 99 roku jest tutaj w tym miejscu organizowany Hubertus. To prawda? To prawda, tak, słuchajcie, mówiły pierwsze początki miejscowości Sztumskie Pole, że w 99 roku tu już wydarzenia hubertowskie miały miejsce. Serdecznie witamy, słuchajcie, trzypokoleniowo. Są ze mną moi rodzice, z nami są moi rodzice. Mamo! Mama macha! Mamo! O, mamo, Elżbieta Gossa, Wieczysław Gossa, rotmistrz stajni Iskra. Moją osobę znacie, Kasia, małżonka i nasze dwie córy. Słuchajcie, Hania i Helena również są z nami, czyli trzypokoleniowo Was witamy. Cieszymy się, że w trzecim pokoleniu stajnia Iskra się rozwija i rośnie. Dzisiaj, słuchajcie, zgromadziliśmy się, żeby uczcić przede wszystkim te nasze święto, święto naszych wspaniałych koni, naszych ulubieńców i nasze święto jeźdźców. Dzień świętego Huberta, patrona myśliwych i koniarzy, obchodzony jest zazwyczaj poprzez polowanie, poprzez gonitwę za lisią kitą. My w tym roku będziemy dla Państwa wracać do starej tradycji długiego wyjazdu w teren i poszukiwania lisa. Mamy nadzieję, że ten lis się odnajdzie. No i wyruszyliśmy. Ja mam mocną grupę sekcyjną. Dziewczyny same swoje młode rumaki mają, swoje podstawowe koniki. I będziemy zaraz... No, jedziemy na dobre 2 godziny terenu. Potem będziemy szukać lisa, potem będziemy mieli fajne ognicho i biesiadę. Moja dzielna ekipa z Nicponiem i z Zuzią na czele brną w liściach. Ola, pomachaj!
Moja ekipa wciąż szuka sobie lisa. Jeszcze go nie znaleźliśmy. Wstępujemy. Próbować? Nagrywa Marta. Próbować jechać dalej. Tak, noga odsłonięta. Nasze hubertusy są długie, dwugodzinne albo i trzygodzinne. Jest wesoło, zwiedzamy cały las. Teraz jedziemy na nasze górki i nad jeziorko. Jedziemy sobie właśnie w terenie. Tu jest koń Perełka. Bardzo jest dzielna, bardzo się dobrze spisuje. A tam za mną są moje dziewczyny z mojej grupy. Pomachajcie. Nie wiem, czy was wszystkie widać. Nie widać, czekajcie. Dobra, operatorka kamery. Dobra. Mam nadzieję, że się wszyscy zmieścili. Jeszcze jest Perełka. I idziemy dalej jeździć. Jesteśmy gdzieś w połowie terenu. Także jeszcze nam zostało drugie tyle. Jeszcze nie! Czekamy na was! I mijamy się z grupą pani Natalii. Jak tam grupa pani Natalii? Dobrze, ale jeszcze lisa nie zobaczyliśmy. Co? Skakaliśmy. Ulala! Słuchajcie, dziwnie, że tak stało. W tamtym roku Helena, w tym roku Hania. Gratuluję, Hania. Proszę bardzo. Tak, Hania, puchar do góry. No, do góry, do góry. Na cześć nowego lisa. Hip hip. Hurra! Hip hip. Hurra! Hip hip. Hurra! 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 Dzięki, brawo. Brawo. No i drugie zwycięzcą tego naszego hubertusa jest Marta Filipiec. Wielkie brawa. Brawo. Słuchajcie, niełatwe zadanie było, bo lisa. Nie, trzeba było szarpać się. To ja chcę tu z paniami. Na cześć starego lisa! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Dziękujemy. Moi drodzy, to na tyle. Hubertus był wyjątkowy, hubertus był rodzinny, swojski, przyjacielski i takie hubertusy uwielbiamy. Sami swoi, nasi ukochani jeźdźcy, klubowicze i szkółkowicze brali udział właśnie w naszym hubertusie i nie ukrywam, że była atmosfera naprawdę fajna, przyjazna i życzę wam tak samo właśnie uczestniczyć w takich hubertusach jak nasz. Więc ja tymczasem się żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobał film i do zobaczenia.